Stoimy dzisiaj wobec wielkiej tajemnicy miłości i tak jak przed każdą tajemnicą trzeba nam się zatrzymać, trzeba w cichości serca próbować ją zgłębić. Bo oto za chwilę Daniela powie do Mateusza, że chce być dla niego darem na całe życie. I Mateusz powie Danieli, że chce być dla niej darem na całe życie. Dar z siebie samego, moi kochani, to wszystko, co możemy dać drugiej osobie, to największy dar. I też nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół swoich.